Witajcie! Jest 6 października. Sezon grzewczy można powiedzieć w pełni. Dzisiaj w nocy było 2 stopnie, jutro ma być minus 1. Dlatego podgrzejemy temperatury o kolejne 10 stopni na akumulatorze ciepła. Od 61 do 71 stopni. Zobaczymy, ile to będzie kosztowało i podliczymy koszty całotygodniowego ogrzewania. Chodźcie! Spisujemy licznik. Zobaczymy wykresy, widżety i startujemy, podgrzewamy wodę do 71 stopni. Jest 6 października, godzina 14.51, w taryfie G12W, w pierwszej taryfie 1901 i w drugiej taryfie mamy 72 032 kWh. Spojrzymy na wykresy, zobaczymy parametry na różnych poziomach w zbiorniku i jeszcze widżety. W aplikacji ustawimy temperatury na różnych wysokościach. I tak na samej górze 71 stopni, następnie 70, 69 i na samym dole 68 stopni. Po godzinie 15 włączamy akumulator i podnosimy temperatury. Około godziny 17.26 akumulator osiągnął zadane temperatury. Zobaczymy wskazania licznika. I tak w pierwszej taryfie jest bez zmian 1901, a w drugiej taryfie 72 084 kWh. Rozgrzaliśmy akumulator od 61 do 71 stopni. Pobrał 52 kWh, co nam daje kwotę około 13,50 zł. A cały tydzień ogrzewania tego budynku to 412 kWh za kwotę około 107 zł. Do tego doliczymy jeszcze pompki, które w pierwszej taryfie pobrały 5 kWh, a to nam daje kwotę 3,50 zł. Czyli razem za ogrzewanie tego budynku w ciągu tygodnia zapłacimy około 110 zł. Dziękuję za uwagę.